Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o książkach, które udało mi się przeczytać w czerwcu. Na czas nagrywania filmu wyłączyłam oczywiście wiatrak, a jest tak strasznie gorąco i duszno, bo chyba dzisiaj w ogóle będzie jakaś burza, że mam nadzieję, że pójdzie mi to w miarę szybko, bo długo nie wytrzymam z lampą świecącą prosto na mnie i bez żadnego po prostu wiatru tutaj. Naprawdę dzisiaj pogoda jest straszna i dodatkowo jeszcze w tle chodzi zmywarka, także mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, ale muszę nagrać ten film teraz, dzisiaj, ponieważ później nie będę miała czasu, żeby go nagrać i zmontować na sobotę, także mam nadzieję, że wszystko wyjdzie i że nic nam tutaj nie będzie przeszkadzało. W czerwcu czytałam naprawdę dużo, bo aż 9 książek, ale o wielu z nich już Wam mówiłam tutaj przy okazji reading vlogów, przy okazji maratonu z thrillerami, bo już powtarzam to któryś raz na tym kanale. W czerwcu organizowałam maraton z thrillerami i właśnie w związku z tym maratonem przeczytałam kilka książek, ale zacznę może od pierwszej książki, którą udało mi się w czerwcu przeczytać, a była to druga część Ali Makoty. Jak być może pamiętacie, maj kończyłam właśnie z pierwszą częścią Ali Makoty, więc od razu na początku czerwca zabrałam się za dwójkę i w zasadzie nie mam tutaj nic nowego do powiedzenia, poza tym co już powiedziałam przy okazji pierwszego tomu. Był to taki naprawdę bardzo miły powrót do dzieciństwa, do takich wczesnych lat nastoletnich. Bardzo nostalgicznie mi się czytało tę książkę, natomiast tak jak mówiłam tam, ta książka się odrobinkę zestarzała, to znaczy te realia, które są tutaj przedstawione, już są kompletnie inne w tym momencie. Zupełnie mam wrażenie, inaczej wygląda dzieciństwo w obecnych czasach, w 2021 roku, niż wyglądało na początku lat 2000. No ale dla mnie i dla wszystkich osób, które właśnie wtedy się wychowywały, które wtedy dorastały, na pewno będzie to miły powrót do przeszłości. Nie chcę się tutaj wypowiadać na temat tego, czy polecam Wam tę książkę, ponieważ tak jak mówię, gdybym osobiście przeczytała ją teraz, to prawdopodobnie bym się popukała w głowę, natomiast jeżeli czytaliście ją za dzieciaka i chcielibyście do niej wrócić, to naprawdę przywołuje masę fajnych wspomnień. Będę tutaj też miała sporo książek, które czytałam na Legimi, tak więc nie będę mogła Wam pokazać okładek, to znaczy takiej fizycznej książki, tylko gdzieś tutaj obok mnie wkleję okładkę. I właśnie jedną z takich książek są Cukry Doroty Kotas. Dorota Kotas to jest młodziutka pisarka, ona ma tam bodajże 26 czy 7 lat, a to nie jest nawet jej debiut, ponieważ ona już miała wcześniej książkę, która nazywała się Pustostany, która zdobyła jakieś nagrody literackie, także jest to już bardzo naprawdę doceniona pisarka. I w Cukrach przedstawia nam tak naprawdę swoje życie. To jest taka bardzo osobista, bardzo intymna książka. Dorota Kotas sama o sobie mówi, że jest lesbijką z autyzmem, ponieważ ona właśnie znajduje się w spektrum autyzmu, który zresztą został u niej zdiagnozowany już właśnie jako u dorosłej kobiety, także bardzo późno. I właśnie autorka daje nam tutaj taki wgląd w swoją głowę, wgląd w głowę osoby ze spektrum autyzmu, dorosłej osoby ze spektrum autyzmu, jak jej się żyje, jak to wszystko odbiera, jak w ogóle ona odbiera świat, bo odbiera go troszkę inaczej niż inni. Jak przebiegało jej dzieciństwo, jak wygląda jej obecne życie. Także to jest taka naprawdę bardzo osobista, bardzo intymna książka. Trochę taka terapeutyczna mam wrażenie, też dla samej autorki. Ona mi się bardzo kojarzyła z Bezmatkiem. Nie dlatego, że porusza podobny temat, ponieważ tutaj nie mamy jakby śmierci matki, utraty matki, czy w ogóle jakiegokolwiek z rodziców. Natomiast też mamy takie coś, co wydaje mi się, że ma trochę oczyścić głowę właśnie pisarza, czy pisarki w tym wypadku. I o ile ta książka literacko według mnie jest dużo lepsza niż Bezmatek, bo Bezmatek nie za bardzo literacko mi się podobał. Emocjonalnie był bardzo dobry, natomiast literacko dla mnie to nie było nic takiego specjalnego. Tak tutaj rzeczywiście literacko jest według mnie dużo lepiej. Bardzo podoba mi się, jak Dorota Kotas pisze. Natomiast ja mam problem z takimi osobistymi książkami, bo ja się czuję bardzo niekomfortowo. To oczywiście nie jest problem autorki, tylko to jest mój osobisty problem z tym, że ja źle się czuję wchodząc tak mocno w czyjąś głowę i tak bardzo głęboko poznając czyjeś myśli. Przytłacza mnie to trochę. Przytłaczają mnie te emocje, które autorka przelała w tę książkę i po prostu czułam się tak, jakbym czytała coś, czego może nie powinnam wiedzieć, tak po prostu jakbym podsłuchiwała. Wiecie, no tak po prostu niekomfortowo. Ta książka budziła we mnie taki dyskomfort, mimo tego, że jest naprawdę niezła. Także jeżeli interesuje Was taki temat, jeżeli to, co Wam powiedziałam, Was zaciekawiło, to polecam, bo naprawdę jest to książka warta uwagi. Okej, to przejdźmy teraz do książek B.A. Paris, a przeczytałam w tym miesiącu 3, z czego 2 mam tutaj, a 3 czytałam na Legimi. Pierwsza z nich, którą przeczytałam i która chyba najbardziej mi się podobała, to książka Na skraju załamania. Tutaj mamy historię kobiety, która pewnej nocy przejeżdża przez taką dosyć mało uczęszczaną ulicę. Jest w ogóle burza, wiecie, taka aura bardzo niesprzyjająca i widzi zaparkowany na poboczu samochód, a w nim kobietę. I zamiast się zatrzymać, zapytać, czy nie potrzebuje pomocy, to postanawia po prostu przejechać, nie mieszać się w to. Natomiast następnego ranka okazuje się, że ta kobieta została zamordowana. No i naszą bohaterkę od tego momentu zaczynają nękać takie bardzo poważne wyrzuty sumienia. Zastanawia się, czy być może morderca wtedy tam był i ją widział i czy przypadkiem teraz nie czyha gdzieś tam na jej życie. Zaczyna popadać w taki obłęd, zaczyna też zapominać najdrobniejsze rzeczy, to znaczy na przykład, gdzie zaparkowała samochód, że umówiła się z przyjaciółką na lunch, że coś tam podpisała, jakąś umowę czy coś. Po prostu takie małe rzeczy zaczynają mi wypadać z głowy i no, czuję się, jakby po prostu traciła rozum, jakby popadała w
jakiś obłęd. I jest to taka naprawdę bardzo wciągająca książka. Czytając chcemy wiedzieć, co jest dalej, jak ta historia się kończy, co się dzieje z główną bohaterką, czy ten morderca rzeczywiście gdzieś tam na nią czyha. Także no, bardzo potrzebowałam takiej książki w momencie, kiedy po nią sięgnęłam i naprawdę świetnie się przy niej bawiłam. Przeczytałam ją bardzo szybko, jak na mnie to naprawdę ekspresowo wręcz. To był dla mnie taki page turner, wiecie, taka książka, którą chcemy czytać i czytać, żeby tylko dowiedzieć się, jak ta historia się kończy i naprawdę nie mogłam się od niej oderwać. Także bardzo gorąco Wam polecam i bardzo się polubiłam z tą autorką, bo tak jak wspomniałam, przeczytałam jeszcze dwie inne jej książki, między innymi Za zamkniętymi drzwiami. Tutaj już nie chcę się powtarzać, bo o tej książce Wam mówiłam właśnie w tym reading vlogu z maratonu. Natomiast jest to książka, w której mamy historię takiego młodego małżeństwa, które zna się dosyć krótko, zanim postanawia się pobrać. Na początku wszystko wydaje się idealne i w ogóle z zewnątrz to jest taka idealna para, on bogaty, ona piękna, taka z klasą i tak dalej. Natomiast okazuje się, że za zamkniętymi drzwiami dzieją się no, straszne rzeczy, że mąż głównej bohaterki jest tak naprawdę psychopatą, ma swój taki straszliwy plan, który właśnie poprzez ten ślub realizuje. Nie chcę Wam tutaj za dużo zdradzać, natomiast tak jak mówię, już o tej książce mówiłam, podobała mi się odrobinkę mniej niż Na skraju załamania, z tego względu, że tutaj tak naprawdę od samego początku wiemy, co jest grane, wiemy, że ten mąż robi rzeczy, które robi, natomiast nie wiemy po prostu, jak ta historia się zakończy i jedyne, co chcemy wiedzieć, to to, czy głównej bohaterce w końcu udaje się jakoś z tego wyrwać, czy wygrywa ten mąż, czy co tutaj się w ogóle dzieje. Natomiast nie ma takiego elementu zaskoczenia, elementu tajemnicy, tak jak właśnie w Na skraju załamania, więc to podobało mi się troszkę mniej. Natomiast trzecia książka B.A. Paris, którą czytałam, to książka Terapeutka i tutaj Wam wkleję okładkę i to znowu dla mnie był taki powrót do tego, co dostałam w Na skraju załamania. To znaczy tutaj też ta tajemnica towarzyszy nam od samego początku. W Terapeutce z kolei mamy historię również nie małżeństwa, ale takiej pary, która jest ze sobą tam od około roku i postanawiają razem zamieszkać. Wybierają takie bardzo ekskluzywne osiedle, takich bardzo drogich, bogatych domków. No ale właśnie stać ich na to mieszkanie z tego względu, że w tym domu została zamordowana kobieta i dlatego ta cena jest znacznie niższa. Główna bohaterka z początkowo o tym nie wie, ponieważ wszystkimi formalnościami zajmuje się jej partner, natomiast kiedy się dowiaduje, to no, również popada w taki trochę obłęd, jak właśnie bohaterka Na skraju załamania. To znaczy ona już nie chce mieszkać w tym domu, próbuje się jak najwięcej dowiedzieć o kobiecie, która mieszkała tu wcześniej. Próbuje zawierać przyjaźnie z kobietami, które ją znały, próbuje się czegoś, wiecie, na własną rękę dowiedzieć, prowadzić takie własne śledztwo. Mimo że ta sprawa dla policji jest zamknięta i mają sprawcę, to no, ona właśnie czuje, że coś tutaj nie gra i czuje się zagrożona, czuje się tak bardzo niepewnie w tym mieszkaniu i również dookoła niej zaczynają dziać się różne takie dziwne rzeczy. No i to jest właśnie takie podobne klimatem do tego, co dostaliśmy w Na skraju załamania i dlatego mi się to tak bardzo podobało. Również niesamowicie mnie ta książka wciągnęła. Dodatkowym smaczkiem jest tutaj taka atmosfera, wiecie, takiego zamkniętego osiedla, ekskluzywnego osiedla, gdzie wszyscy sąsiedzi się znają, wszyscy są jakimiś takimi grubymi rybami, wiecie, takimi poważnymi ludźmi, a jednak coś tam chyba mają za uszami. Jest jakaś tajemnica, która na tym osiedlu krąży i nowo zamieszkała para próbuje się tej tajemnicy dowiedzieć. W zasadzie nie para, tylko główna bohaterka, ponieważ oni mają taki związek, że ponieważ jej partner w związku z pracą dużo wyjeżdża, dlatego ona większość czasu właśnie jest w tym domku sama, a ona ze względu na to, że jest tłumaczką literatury, to pracuje z domu. I w ogóle właśnie tutaj zapomniałam o tym wspomnieć przy okazji chyba właśnie maratonu. Natomiast ten wątek, to był taki bardzo poboczny wątek. On w ogóle nie jest za bardzo istotny dla fabuły i tych momentów tam jest naprawdę niewiele w tej książce, ale strasznie mi się to podobało. Właśnie to, że główna bohaterka jest tłumaczką literatury, że sobie, wiecie, siedzi w domu, robi kawę, przychodzi jej pocztą książka, którą ma przetłumaczyć, zaczyna ją czytać i po prostu, nie wiem, to było dla mnie takie strasznie, nawet nie wiem jak to ująć, ale to był taki dla mnie komfort, że ja mogłam poczytać o takim normalnym życiu, o fajnej pracy, pracy zdalnej, takiej pracy, o której sama kiedyś marzyłam, bo ja również kiedyś bardzo chciałam być tłumaczką, stąd zresztą moje studia właśnie, moja specjalizacja na studiach. No nie wyszło, ale generalnie bardzo przyjemnie mi się o tym czytało i naprawdę się czułam taka, tak jak w domu, mimo że jest to thriller i tam dzieją się straszne rzeczy, więc brzmi to głupio, ale właśnie w tych nielicznych momentach, kiedy były te fragmenty, gdzie główna bohaterka pracowała z domu i te wszystkie kwestie związane z tłumaczeniem książki naprawdę bardzo mi się podobały i szukam po prostu książek teraz, które wzbudzą we mnie podobne emocje, które po prostu sprawią, że poczuję się jak w domu. Także to było dla mnie ogromnym plusem. To jest taki bardzo subiektywny plus i bardzo taki może nieznaczący dla innych osób, ale dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważny i bardzo zaważył na tym, jak bardzo ta książka mi się podobała. Z tego co pamiętam, to Na skraju załamania i Terapeutkę oceniłam na 4 gwiazdki na 5 na Goodreads, natomiast Za zamkniętymi drzwiami chyba na 3 albo 3,5, coś takiego. Natomiast rzeczywiście ta książka jak na razie podobała mi się najmniej z tych trzech. Ale zostańmy jeszcze w thrillerach, ponieważ ich było zdecydowanie w czerwcu najwięcej. I mam tutaj jeszcze książkę, którą czytałam na czytniku i jest to książka Pacjentka. Jest to książka, którą ja kupiłam już dosyć dawno temu, jakoś chyba w 2019 albo nie, na początku 2020 roku, kiedy mieszkałam jeszcze w Dubaju i nie miałam dostępu do książek papierowych, więc pobrałam e-booka, ponieważ tej książki nie ma na Legimi, to jest chyba wydawnictwo WAB. A kupiłam tę książkę z tego względu, że wygrała ona swoją kategorię w Goodreads Choice Awards i byłam po prostu jej bardzo ciekawa. Natomiast jakoś tak się stało, że ona ten rok przeleżała na moim czytniku i ostatecznie dopiero
dopiero teraz po nią sięgnęłam. Była okej, okay, podobała mi się i również mnie wciągnęła, chociaż ta fabuła czasami toczy się bardzo leniwie. To znaczy tutaj w ogóle mamy historię kobiety, która również pochodzi z takiej zamożnej rodziny i ma takie szczęśliwe z pozoru małżeństwo. Znowu tutaj mamy właśnie motyw małżeństwa. I pewnego dnia, to nie jest spoiler, bo to jest jakby cały początek fabuły i od tego zaczyna się cała akcja, zabija swojego męża. Morduje go bez żadnego wyraźnego powodu, bez żadnej przyczyny. Sąsiedzi są w szoku, wszyscy jej bliscy są w szoku, jak to się stało, dlaczego ona to zrobiła. I od tamtej pory, kiedy no, zgarnia ją policja i tak dalej, ona nawet nie próbuje się bronić podczas procesu, po prostu przestaje mówić. I tyle. Nikt nie ma z nią absolutnie żadnego kontaktu od tamtej pory, zostaje uznana za niepoczytalną i trafia do zakładu psychiatrycznego. W zakładzie psychiatrycznym trudno właściwie mówić o jakiejkolwiek terapii, bo no, ona nie mówi, więc tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzyło, nikt nie wie, jak jej pomóc, aż trafia tam pewien młody i ambitny terapeuta, który postanawia zająć się tą sprawą, no i właśnie bierze sobie to, to jest taka jego życiowa misja, że on chce odkryć, co się tak naprawdę wydarzyło, czy ta kobieta jest winna, czy nie, dlaczego zamilkła, dlaczego nie chce się bronić, dlaczego nie chce nic powiedzieć. No ale w związku z tym, że ona nie mówi, to próbuje do niej dotrzeć na różne inne sposoby. Najpierw próbuje terapii sztuką, ponieważ Alice, właśnie ta kobieta, jest malarką, to znaczy w zasadzie była malarką, więc sztuka była dla niej bardzo ważna, ale prowadzi też takie własne śledztwo, to znaczy bawi się w detektywa, spotyka się gdzieś tam z bliskimi bohaterki. No i trochę leniwie się toczy właśnie ta fabuła, momentami są takie przestoje i przez to ta książka może się wydawać komuś nudna. Dla mnie jest dosyć ciekawa właśnie ze względu na takie połączenie takiego typowego thrillera psychologicznego, ale też trochę takiej powieści detektywistycznej. Było to naprawdę całkiem fajne połączenie, całkiem mi się podobało. No i zakończenie jest znowu takie, że wiecie, chce się wiedzieć, co jest dalej, tylko się przewraca te strony. Także o ile środek się trochę dłuży, tak początek i końcówka są naprawdę świetne. I to też jest coś, co mogę odnieść do kolejnej książki, o której chciałabym Wam powiedzieć, a jest to książka Perfekcyjna rodzina Alex Dahl, tutaj również Wam wkleję okładkę. O tej książce też już mówiłam więcej w maratonie. Natomiast Perfekcyjna rodzina to historia tytułowej rodziny, która właśnie wydaje się taką naprawdę idealną rodziną, którzy pochodzą tak z takiej klasy średniej, to znaczy nie są jacyś super bogaci, ale żyje im się dobrze. Główna bohaterka jest stewardessą w jakichś niskobudżetowych liniach lotniczych w Norwegii, ponieważ akcja w ogóle rozgrywa się w Norwegii. Jej mąż jest chyba jakimś prawnikiem, z tego co pamiętam, to też jakoś nie jest bardzo istotne dla fabuły. Natomiast dla mnie istotne jest to, że główna bohaterka jest stewardessą, ponieważ dlatego przede wszystkim zainteresowałam się tą książką. Natomiast cała fabuła opiera się o to, że córka właśnie tej dwójki, 8-letnia czy 7-letnia dziewczynka, kiedy idzie na noc do koleżanki, już nigdy stamtąd nie wraca, to znaczy ona zostaje porwana, ślad po niej ginie, w ogóle nie wiadomo, co się stało. No i o to właśnie będzie opierać się cała fabuła, to znaczy o to, co się stało, kto ją porwał, dlaczego ją porwał, czy ona w ogóle jeszcze żyje, co generalnie się z tą dziewczynką Lucy ją stało. I mam w tej książce masę różnych perspektyw, to znaczy mamy rozdziały pisane z perspektywy matki, mamy rozdziały pisane z perspektywy właśnie samej Lucy, czyli tej porwanej dziewczynki. Mamy nawet rozdziały z perspektywy porywaczki, ale też z perspektywy dziennikarki i pewnego mężczyzny, o którym tutaj nie chcę na razie za dużo mówić, bo on pojawia się dopiero później. Natomiast to jest właśnie taka książka, która zaczyna się naprawdę mocno, z przytupem i po prostu jesteśmy tak zaangażowani od samego początku w tą fabułę, ale później gdzieś to się rozchodzi. To znaczy później wydaje mi się, że to jest strasznie wszystko rozleczone i właśnie tak dużo tych perspektyw wprowadza trochę taki chaos. Wydaje mi się, że nie wszystkie te perspektywy były potrzebne, na przykład ta perspektywa dziennikarki wydaje mi się trochę zbędna. Cała ta akcja, cały ten opis porwania, gdzie ta dziewczynka przebywała, co się z nią działo, jest taki aż no, zbyt szczegółowy, wydaje mi się, że niekoniecznie tego oczekujemy po thrillerze tak naprawdę i to wszystko gdzieś tam się rozwleka w środku. To jest w ogóle historia, która inspirowana jest porwaniem Madeleine McCann, która zresztą też w tej książce jest wspomniana. No i właśnie mniej więcej ta historia przebiega podobnie, to znaczy mamy opis porwania, kiedy ta dziewczynka jest w samochodzie porywacza czy porywaczki, kiedy zostaje przewieziona do innego miejsca. Mamy to, jak sobie radzi z tym właśnie ta rodzina, jak to rozbija małżeństwo, no bo wiadomo, no taka tragedia musi wpłynąć na relacje matki i ojca. Każdy siebie gdzieś tam obwinia, a przy okazji też wychodzą na jaw jakieś takie mroczne tajemnice z przeszłości jednej i drugiej strony. Także jest to naprawdę dosyć ciekawe, tylko po prostu ten środek jest straszliwie nudny według mnie. Jest za długi, jest przegadany, jest dużo tam takich niepotrzebnych wątków, dużo niepotrzebnych fragmentów. Natomiast końcówka znowu przyspiesza, także początek i koniec są świetne. Ogólnie cała książka jest niezła, natomiast dużo z tego środka bym wycięła, albo zrobiła tam coś innego, żeby ta akcja po prostu szła do przodu, bo ona w pewnym momencie staje i nic tej akcji nie popycha do przodu. Także to jest taki mój główny zarzut wobec tej książki, ale koniec końców oceniłam ją chyba na 3 gwiazdki na 5, także jest okej, tylko przygotujcie się na to, że momentami są po prostu takie dosyć poważne przestoje. Czuję, że gadam i gadam, mam tutaj obok wodę, żeby popijać, ale już po prostu, no, czuję, że mam takie naprawdę
bardzo szybkie tempo w tym filmie, także z góry przepraszam, a w zasadzie już nie z góry, bo już jestem pod koniec filmu, ale przepraszam za to, jeżeli mówię za szybko, jestem jakaś taka nakręcona dzisiaj, a zostały mi już tylko dwie książki. To chyba właśnie dlatego, że chcę o nich jak najszybciej opowiedzieć, żeby wyłączyć tę lampę i włączyć wiatrak. W każdym razie, jeszcze jedna książka, którą tutaj mam, to jest książka Lokatorka, J.P. Delaney. Jest to książka, która również była w tym moim TBR-ze na maraton z thrillerami, natomiast nie zdążyłam jej przeczytać, więc ostatecznie sięgnęłam po nią później, już poza maratonem. To jest książka, która leży na mojej półce od daty premiery, czyli bodajże od 2017 roku, ponieważ pamiętam, jaki wtedy był na nią szał. To znaczy, kiedy ta książka wyszła, to wszyscy się nią zachwycali, ona zbierała jakieś absolutnie zachwycające recenzje, wszystkim się naprawdę bardzo podobała. Więc dlatego ją kupiłam, ale jak to ze mną często bywa, ta książka musiała swoje odleżeć na półce, aż w końcu przyszła na nią pora. I szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się ta książka podobała. To znaczy, ja też jej chyba dałam 3 gwiazdki na 5, natomiast to jest w ogóle historia kobiety, a w zasadzie to nie jest historia kobiet, tylko to jest bardziej historia domu, takiego zupełnie dziwnego domu, który stoi na wynajem. Nie za bardzo są chętni na wynajem tego domu, ponieważ on ma szereg takich bardzo dziwnych reguł i zasad. To znaczy, właściciel tego domu ma takie naprawdę bardzo dziwne zasady, które trzeba spełnić, żeby w ogóle w tym domu zamieszkać. I po prostu bardzo rzadko trafia się lokator czy lokatorka godni tego, żeby w tym mieszkaniu zamieszkać i również jednocześnie chętni na te wszystkie zasady, które tam panują. I mamy tutaj również historię opisaną z perspektyw dwóch kobiet, dwóch lokatorek właśnie tego domu, z perspektywy Emmy i z perspektywy Jane. Emma to jest kobieta, która w tym domu zginęła i to też nie jest spoiler, ponieważ to wiemy od samego początku. Ona spadła ze schodów i tak naprawdę nikt do tej pory nie wie, czy było to samobójstwo, czy było to morderstwo. Policja chyba zamknęła tę sprawę jako samobójstwo, natomiast jej były partner wierzy, że było to morderstwo i oskarża właśnie o to właściciela domu. Natomiast Jane to jest obecna lokatorka tego mieszkania, która też dowiaduje się właśnie o tym morderstwie i też próbuje odkryć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. No i mamy tutaj postać właśnie też tego właściciela, który jest taką postacią od samego początku bardzo szemraną. Taki chory perfekcjonista, który zawsze musi mieć wszystko pod kontrolą, wszystko zawsze musi być tak, jak on tego chce i to jest już takie naprawdę no chorobliwe, takie aż przerażające momentami. Mamy tutaj też takie postacie poboczne, to znaczy właśnie na przykład ten były partner Emmy, kobiety, która zginęła w tym mieszkaniu. Mamy też policjanta, który obecnie jest na emeryturze, ale który zajmował się tym śledztwem. Także są też takie wątki poboczne i wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że ta książka jest po pierwsze strasznie seksistowska, według mnie. Na przykład moim takim zarzutem wobec tego jest to, że to jest książka, która powstała w 2017 roku, czyli mniej więcej w tym roku, kiedy był ruch Me Too. A mamy tutaj taki wątek kobiety, która oskarża kogoś o gwałt i okazuje się, że kłamie w sprawie tego gwałtu, później wycofuje te wszystkie oskarżenia. Także no, bardzo takie wydaje mi się nietrafione czasowo też. No i mamy też tutaj taki wątek, który mi osobiście bardzo przeszkadzał, to znaczy wątek żywych owoców morza. To są, wiecie, znowu takie moje bardzo subiektywne i bardzo osobiste gdzieś tam problemy z tą książką, ale no ja nie mogłam czytać o tym, jak na talerzu jest żywa ryba, która po prostu cierpi, gdy się ją kroi na żywca. No dla mnie to w ogóle, ja nie wiem, Po co takie rzeczy się robi? Ja wiem, że takie rzeczy się robi, bo słyszałam o tym, zresztą sama byłam w Japonii. Nie widziałam osobiście tego na żywo i nie chciałabym widzieć, natomiast wiem, że takie rzeczy są i istnieją, ale no czytanie o tym, no nie, po prostu to było dla mnie za dużo w tej książce i zupełnie nie chciałam o tym czytać. Także nie jestem jakąś wielką fanką tej książki, rzeczywiście ona ma lepsze momenty, ma takie momenty bardzo wciągające, ale ostatecznie nie uważam, żeby to było coś wybitnego, coś takiego, co każdy musi przeczytać. Taki, wiecie, jeżeli chcecie przeczytać jakiś thriller i macie ochotę na coś takiego, to no to możecie przeczytać, ale nie jest to zdecydowanie najlepsza książka w tym gatunku, po jaką możecie sięgnąć. I ostatnia już książka na dzisiaj to kompletna zmiana gatunku, ponieważ był to romans, to tylko przyjaciel, znowu tutaj Wam wyświetlę okładkę. To jest książka, która opowiada historię, kurczę, ja mam problemy z zapamiętaniem imion, Kristen chyba się nazywa główna bohaterka. Jest to taka młoda kobieta, 20-kilkuletnia, która mieszka w jakimś tam swoim domu, prowadzi własną firmę ubranek i różnych takich akcesoriów dla psów, ona sama ma Yorka, także jest na tym punkcie bardzo taka zafiksowana i ma chłopaka, czy też partnera narzeczonego, nie, chyba nie narzeczonego, chyba po prostu partnera, który jest żołnierzem i przebywa na jakiejś misji obecnie, natomiast dogadali się tak, że oni są ze sobą 2 lata, natomiast w ciągu tych 2 lat widzieli się bardzo rzadko, ponieważ większość czasu właśnie jego nie było, był gdzieś tam na misji. No i teraz mają, on po tych 2 latach ma wrócić już na stałe, zrezygnować z służby i mają razem zamieszkać. Bardzo ważnymi postaciami w tej książce są też przyjaciele głównej bohaterki, to znaczy jej najbliższa przyjaciółka Sloan oraz jej narzeczony, ponieważ oni właśnie planują ślub, niebawem odbędzie się jej ślub, oraz Josh. Josh to jest chłopak i mężczyzna, który dużo zamiesza w życiu głównej bohaterki, ponieważ ona pilnie potrzebuje stolarza do swoich domków dla piesków, ponieważ tam jej poprzedni stolarz musiała go zwolnić, czy coś, nie wiem, to jest nieważne, co się z nim stało. Natomiast właśnie
właśnie Josh będzie nowym zatrudnionym w tej roli. Jest to chłopak, którego poleciła właśnie jej przyjaciółka, ponieważ jest to przyjaciel jej narzeczonego. Przyjaciel, cały czas mówię przyjaciel. No to nieistotne. W każdym razie Josh zaczyna pracować dla Kristen i wywiązuje się między nimi taka bardzo bliska relacja. To znaczy, wiecie, oczywiście Josh jest szalenie przystojny, Kristen jest super ładna i tak dalej. Oni od razu są sobą zafascynowani, wzajemnie są dla siebie atrakcyjni. Natomiast Kristen cały czas ma w głowie to, że ma partnera, że jej partner wraca niedługo i stara się za wszelką cenę nie poddać temu uczuciu, trzymać Josha gdzieś tam na dystans. No i wszystko spoko. To jest taki, wiecie, typowy romans, który czyta się fajnie i miło, tylko że mamy tutaj jeden taki wątek, który bardzo mi się nie podobał, bardzo nie podobało mi się jego rozwiązanie. I tutaj będą spoilery. Także od tej pory będę spoilerować na temat tej książki i to dosyć dużo, także tutaj wstawię Wam gdzieś czas, kiedy możecie przewinąć, żeby te spoilery pominąć. Okej, więc jeżeli chodzi o spoilery, to mamy tutaj wątek dotyczący bezpłodności, ponieważ Kristen jest bezpłodna, a w zasadzie niepłodna. Ma problemy od małego, tak naprawdę, od kiedy była małą dziewczynką ze swoją macicą. Okazuje się teraz, że ma mięśniaki na tej macicy. Czeka ją operacja usunięcia macicy, ponieważ ma bardzo bolesne miesiączki, które trwają przez większość czasu tak naprawdę. No i po prostu to jest dla niej utrapienie. Na dzieci tak naprawdę nie ma szans. Szanse są bliskie zeru, więc postanawia dokonać tej operacji usunięcia macicy, żeby po prostu mieć jakikolwiek komfort życia. Natomiast Josh chce mieć dużą rodzinę i podkreśla to wielokrotnie, że marzy o tym, żeby mieć wiele, wiele dzieci. Zresztą powiedział Kristen o tym, że zerwał ze swoją poprzednią partnerką, czy tam po prostu się rozstali z tego powodu, że ona stawiała przede wszystkim na karierę, a nie na rodzinę, nie chciała mieć dzieci i to było powodem rozstania. No i to głównie z tego powodu właśnie, kiedy już wiemy, że oni będą razem, to Kristen trzyma Josha na dystans, ale nie mówi mu o tym, nie jest z nim szczera, więc on się w niej zakochuje, cały czas nie rozumie, co się dzieje, bo widzi, że ona też żywi do niego jakieś uczucia, więc cały czas próbuje, cały czas się stara, natomiast ona cały czas go odpycha i zamiast mu po prostu wprost powiedzieć, jaki jest tego powód, no to wymyśla jakieś, wiecie, jakieś takie dziwne gierki i to jest wszystko takie bardzo nieszczere i bardzo uważam nieuczciwe z jej strony. Natomiast ostatecznie oczywiście oni się schodzą, są razem i no, to, co bardzo mi się nie podobało, to jak został ten wątek niepłodności rozwiązany, ponieważ no, wiemy od samego początku i to jest ciągle podkreślane, że ona no, nie będzie miała dzieci, przynajmniej nie urodzonych w sposób naturalny. Być może uda się przez in vitro, być może adopcja tutaj wchodzi w grę, natomiast książka kończy się tak, że w magiczny sposób nasza główna bohaterka zachodzi w ciążę, ponieważ znalazła odpowiedniego faceta. I to właśnie nawet nie metodą in vitro, którą zresztą ta para rozważała. I to byłoby fajne, gdyby autorka zdecydowała się właśnie pójść w tę stronę, pokazać, że przez in vitro również można zajść w ciążę i mieć szczęśliwą rodzinę. No ale nie. Nasza bohaterka zachodzi w ciążę w sposób absolutnie naturalny. W dodatku ta para seks bez zabezpieczenia uprawiała wyłącznie raz. Więc jeden raz tak naprawdę wystarczył po to, żeby kobiecie tak naprawdę bezpłodnej, żeby zajść w ciążę. Więc wydaje mi się to bardzo naciągane i bardzo to też nieuczciwe w stosunku do kobiet, które tę książkę przeczytają, a które znajdują się w podobnej pozycji co główna bohaterka. To znaczy też właśnie zmagają się z problemem bezpłodności i nie za bardzo widzą szansę na dziecko w swoim życiu. No to taki trochę wydaje mi się po prostu policzek jest dla takich kobiet, które tę książkę przeczytają, bo no, można było z tego naprawdę fajnie zrobić taką bardzo pozytywną i taką dającą nadzieję książkę, to znaczy właśnie idąc w kierunku in vitro czy nawet adopcji, a nie pokazując, że wystarczy tak naprawdę odpowiedni partner i już można zajść w ciążę i to rozwiązuje wszystkie problemy. Bardzo mi się to nie podobało, ale już właśnie kończąc spoilery, także od tego momentu możecie zacząć oglądać. Jest to książka taka bardzo wakacyjna, bardzo lekka, bardzo przyjemna, którą można przeczytać, można się przy niej odstresować, ale naprawdę trzeba przymknąć oko właśnie na ten wątek. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, mi to osobiście bardzo przeszkadzało i bardzo mi się nie podobało to zakończenie, no to myślę, że może się ta książka podobać i można z niej czerpać przyjemność. Okej, dobrnęliśmy do końca tego filmu. On i tak jest strasznie długi, także już bez zbędnego przedłużania chciałabym tylko zakończyć. Oczywiście, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat książek, o których wspomniałam, albo chcielibyście się podzielić swoimi lekturami czerwca, to zapraszam do komentarzy. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!